Volkswagen Transporter od T1 do T7. T1. Volkswagen Transporter został zaprezentowany po raz pierwszy w 1949 roku. Samochód nosił kod fabryczny T1 i nosił przydomek Bulli. Auto zostało poprzedzone prototypem z 1948 roku oznaczonym symbolem Bulli, od pierwszych słów Bus Lieferwagen. O ładowności 750 kg. Wersja produkcyjna pojazdu zaprezentowana została 12 listopada 1949 roku. Produkcję pojazdu rozpoczęto 8 marca 1950 roku w Wolfsburgu. Auto produkowane było w czterech różnych wersjach: samochód dostawczy, pojazd specjalny, minibus mieszczący 8 osób oraz sklep obwoźny. Rok później zaprezentowano osobową wersję pojazdu pod nazwą samba. Auto otrzymało dwukolorowy lakier, odsuwany dach, dużo chromu oraz 21 okien. W związku z dynamicznym rozwojem produkcji pojazdu, 24 stycznia 1955 roku, podjęto decyzję o budowie fabryki zajmującej się produkcją wyłącznie samochodów użytkowych. Zlokalizowana została w Hanowerze. Produkcję aut w fabryce rozpoczęto 8 marca 1956 roku. W 1958 roku zaprezentowano wersję z podwójną kabiną. T2 Volkswagen Transporter 2 został zaprezentowany po raz pierwszy w 1967 roku. Samochód otrzymał kod fabryczny T2. W stosunku do modelu T1 auto wyróżniało się między innymi przednią szybą, która nie była już dzielona na dwie części, oraz pojemnością 1.6, która wzrosła do 47 koni mechanicznych. W 1978 roku po raz pierwszy w ośmioosobowym minibusie został zastosowany napęd na cztery koła. Niestety wersja ta przechodziła jedynie testy na tunezyjskiej pustyni. W 1979 roku zaprzestano produkcji T2 w Niemczech i przeniesiono produkcję do Meksyku, by w 1997 roku ponownie przenieść ją tym razem do Brazylii, gdzie T2 produkowany był do końca 2013 roku pod nazwą Volkswagen Kombi. T3 Volkswagen Transporter 3 został po raz pierwszy zaprezentowany w 1979 roku. Samochód otrzymał kod fabryczny T3, a produkcję rozpoczęto w 1979 roku. W stosunku do dwóch poprzednich generacji modelu, podobna do nich była jedynie koncepcja pojazdu z umieszczonym z tyłu silnikiem. Do napędu pojazdu trafiły jednostki chłodzone powietrzem lub cieczą. W 1985 roku w Hanowerze przedstawiono nową limuzynę wielkoprzestrzenną zbudowaną na modelu T3 oznaczoną symbolem Multivan. W tym samym roku wprowadzono do sprzedaży wersję z napędem Syncro, która oferowana była do 1992 roku. Bardziej wyposażona wersja osobowa modelu T3 otrzymała nazwę Caravelle. Oferowano także m.in. wersję kempingową Westfalia, która z tyłu pojazdu otrzymała składaną kanapę do spania oraz otwierany stolik. T4 Volkswagen Transporter 4 został zaprezentowany po raz pierwszy w 1990 roku. Osobowa wersja nosi nazwę Multivan. Samochód otrzymał kod fabryczny T4. Auto było kamieniem milowym w historii marki oraz modelu. Zrezygnowano z umieszczonego z tyłu silnika oraz tylnego napędu na rzecz silnika umieszczonego z przodu oraz przedniego napędu. W 1993 roku w polskich zakładach Volkswagen w Poznaniu rozpoczęto początkowo montaż pojazdu, który z czasem przekształcony został w produkcję. Od 1994 roku w Poznańskich Zakładach produkowana była wersja Caravelle, a później ze skrzynią ładunkową. W 1996 roku auto przeszło delikatną modernizację. Zastosowano kilka nowych rozwiązań technicznych oraz silniki wysokoprężne TDI. Przy okazji wersje Caravelle i MultiVan przeszły drobny lifting. Pojazd trafiał również na rynki Ameryki Północnej, gdzie sprzedawany był pod nazwą Eurovan. Występował również na tamtych rynkach w wersji kempingowej pod nazwami Rialta, Vista oraz Sunstar. Najbardziej zauważalną różnicą pomiędzy egzemplarzami europejskimi a amerykańskimi było zastosowanie w tych drugich pomarańczowych kierunkowskazów przednich w wersji po faceliftingu. T5 Volkswagen Transporter T5 został zaprezentowany po raz pierwszy w 2003 roku. Osobowa wersja nosi nazwę Multivan. W 2005 roku do produkcji wprowadzono wersję z napędem na cztery koła opartym na sprzęgle Holdex. W 2009 roku auto przeszło facelifting, który upodobnił model do produkowanych obecnie innych modeli marki. W 2004 roku auto zdobyło tytuł van of the Year a w 2010 roku w tym samym konkursie wersja po liftingu zajęła trzecią pozycję. T6 Volkswagen Transporter T6 został zaprezentowany po raz pierwszy w 2015 roku. Osobowa wersja nosi nazwę Multivan. T6 nie jest de facto nowym modelem, a jedynie liftingiem modelu T5. W stosunku do poprzedniego modelu T5, wyróżnia się nowocześniejszą stylistyką oraz nowymi jednostkami napędowymi. Podstawowym silnikiem jest dwulitrowa jednostka wysokoprężna TDI w kilku wariantach mocy: 84, 102, 150 i 204 konie mechaniczne. Jednostki te spełniają normy emisji spalin Euro 6. Auto wyposażone może być także w jedną z dwóch jednostek benzynowych 2.0 TSI o mocy 150 i 204 koni mechanicznych. Standardowo wszystkie jednostki wyposażone zostały w system start-stop. W plebiscycie na samochód dostawczy 2016 roku auto zajęło pierwsze miejsce. W marcu 2019 roku samochód przeszedł gruntowną modernizację, w ramach której całkowicie odświeżono wygląd pasa przedniego i zmieniono kod fabryczny na T6.1. T7. Volkswagen Multivan siódmej generacji zmienił się diametralnie. To już nie dostawczak przerobiony na osobowego vana, tylko osobowy van udający limuzynę. Czy taka zmiana uratuje Multivana? Multivan T7 po raz pierwszy w historii został zbudowany na platformie MQB wykorzystywanej do budowy aut osobowych. Tej samej, na której powstało wiele aut koncernu Volkswagen, od Golfa 7 przez Passata, Skoda Super B, Turana i szaranie kończąc. I właśnie dlatego nowemu Multiwanowi bliżej do nieistniejącego już szarana niż starego Multiwana